menadżer, dyplomowany coach, trener, filolog. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach menadżerskich i egzekutyw w polskich, międzynarodowych i międzynarodowych organizacjach. Jako coach zajmuje się głównie tematyką związaną z rozwojem kompetencji menedżerskich, poszukiwaniem efektywności i skuteczności, wprowadzaniem zmian czy wypaleniem zawodowym. Zapraszam pana Sebastiana Szenroka. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No tak, jak pan mnie przedstawił, to sobie przypomniałem, jakim jestem nietypowym człowiekiem, bo rzeczywiście jestem filologiem, to jest moje pierwsze wykształcenie. Później byłem związany z firmami produkcyjnymi głównie, gdzie wiele lat, kilkanaście lat pracowałem, tak jak to było powiedziane, na stanowiskach kierowniczych i zarządzałem fabrykami. Natomiast od jakiegoś czasu mniej się zajmuję biznesem, więcej się zajmuję coachingiem. Pracuję jako coach też właśnie dla dużych firm, dla znanych firm, dla koncernów, ale też dla prywatnych przedsiębiorstw, niedużych. Oczywiście też zajmuję się takim coachingiem indywidualnym. Także coaching jako metoda rozwoju kreatywności. Właściwie no to zamiast słowa kreatywność można by tutaj wiele słów napisać, ponieważ coaching jest metodą ogólnego rozwoju. Nie wiem, czy jest wielu coachów na sali, czy są tacy, czy studenci coachingu może. Tak. Ja bym chciał tym bardziej właśnie po to, żebyśmy mieli jakiś wspólny mianownik, parę słów o coachingu powiedzieć najpierw. Co to jest? Trochę o tym, czym coaching nie jest, bo no, ostatnia popularność tego słowa jakby sprowadza się do tego, że wiele osób po prostu dopisuje sobie do wizytówce słowo coach. Chciałbym no, parę słów powiedzieć o kreatywności, jak ja ją rozumiem. Jak ja ją rozumiem i właśnie wiążę z coachingiem i przedstawić państwu kilka dowodów na to, że coaching może wspierać i wspiera kreatywność. Jeżeli nam starczy czasu, to chętnie też bym z państwem takie ćwiczenie coachingowe z narzędzie przeprowadził. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Tytułem wstępu. To, co powiedział, to jak mnie pan przedstawiał, właśnie trzy takie główne obszary życia, którymi się coaching zajmuje. To są poszukiwanie nowych rozwiązań i tu mam na myśli podejmowanie różnych decyzji, rozwiązywanie dylematów. Innym obszarem to jest rozpoczęcie nowego działania. Może tu chodzić o założenie własnego biznesu, o kwestie związane ze zmianą pracy, rozpoczęcie jakiegoś nowego projektu w firmie, przygotowaniem do awansu, przygotowaniem do objęcia nowego stanowiska. No i poprawa poziomu funkcjonowania, czyli funkcjonujemy w ramach naszej rzeczywistości, ale chcemy zwiększyć skuteczność tego, co robimy, zmienić nasz sposób działania po to, żeby ono było bardziej efektywne, rozwinąć nasze kompetencje, poprawić nasze wyniki, nasze umiejętności, nasze relacje. No i właśnie, jesteśmy w bibliotece, jesteśmy na uczelni, przeczytaliśmy wiele książek, skończyliśmy różne studia podyplomowe i tak dalej, ale nie zawsze w jakiś taki prosty sposób sobie radzimy z tymi sytuacjami. No i pytanie, co tu teraz z tym można zrobić? Moją propozycją jest oczywiście coaching. Coaching, czyli właśnie jedna z efektywniejszych metod rozwoju, dotyczy to i osób, i organizacji, przedsiębiorstw. No właśnie. Czym jest ten coaching? Parę słów jednak się zdecyduję o tym powiedzieć, żeby właśnie mieć tutaj ten wspólny mianownik. Czy to jest praca,
która koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, która też dotyczy konkretnych rozwiązań, które powinny, muszą być możliwe do wdrożenia. W coachingu nie rozmawiamy za bardzo o przeszłości, nie analizujemy. Jest to planowany proces rozwoju i zmiany. Coaching się na pewno wiąże ze zmianą. Po to, żeby coaching się odbył, to musi nastąpić zmiana. Cele, to jest jedna z najważniejszych zasad coachingu. Coaching to jest praca na konkretnym celu, na celu, który, jakby to powiedzieć, biznesowo się smartuje, czyli musi być wymierny, realny, umiejscowiony w czasie, osiągalny, ale też właśnie stanowić pewnego rodzaju wyzwanie. Coaching służy odkrywaniu potencjału, takiego potencjału, który już jest w człowieku. Tutaj jakby wspominam o tym, ponieważ to odróżnia coaching od szkolenia, od treningu, czyli dotyczy już rozwoju tego, co mamy w sobie. Mity na temat coachingu. Też tak się właśnie zastanawiam, jak najlepiej wytłumaczyć, czym jest coaching, i doszedłem do tego, że może można wytłumaczyć, czym coaching nie jest. Na pewno nie jest tak, że coachingiem się da zastąpić wszystko, że zgłosi się właściciel firmy, menadżer, powie: słuchaj, poukładaj mi tą firmę coachu, bo ja sobie tutaj z nimi nie daję rady, a ja wyjeżdżam na wakacje i po prostu nie chcę się tym zajmować. To na pewno nie na tym polega, czyli zarządzania nie możemy zastąpić coachingiem. Tak samo szkolenia, tak jak powiedziałem, coaching, w wyniku coachingu może paść właśnie taki wniosek, że pracownikowi jest potrzebne szkolenie po to, żeby ten wzrost skuteczności nastąpił. Natomiast to już wtedy nie jest coachingiem. Czy coachować może każdy? To każdy jest coachem, tak? Przynajmniej z wizytówki. Czy jest to proces tajemniczy? Czy to jest proces nieprzenikniony, nieprzewidywalny? Czy to jest wywoływanie duchów? Nie jest to taki proces. Jest to skomplikowana sfera i rzeczywiście wymaga podejścia indywidualnego. Rozmawiamy z żywym człowiekiem. Natomiast jest to proces zmiany, który jest dobrze opisany, zaplanowany, rozłożony na etapy, który jest po prostu przejrzysty. Czy to są jedynie spotkania i pogawędki? Na pewno spotkania i te rozmowy, tak, są, te pogawędki są, jakby te rozmowy są konieczne, ale tak naprawdę coaching to jest działanie. Coaching to jest zmiana, którą przeprowadza klient pomiędzy spotkaniami. Podczas sesji coachingowych czy spotkań coachingowych zasadniczo rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, co się udało, co się poprawiło, jak to się stało, jak to można odnosić dalej. Tak jak powiedziałem, ten coaching, ta zmiana rozgrywa się pomiędzy spotkaniami. O tym już mówiłem, trening, coaching to nie jest szkolenie, to nie jest doradztwo, to nie jest mentoring, to nie jest terapia. Coach nie ukierunkowuje swojego klienta, nie udziela rad, nie daje mu wskazówek. To nie jest rola coacha. Jesteśmy dalej w bibliotece i teraz myśląc o dzisiejszym spotkaniu, to szukałem w bibliotece definicji słowa kreatywność, w ogóle co to jest ta kreatywność. I muszę powiedzieć, że nie wiem. Znalazłem chyba 60 różnych definicji, w zależności od nurtu psychologicznego,
w którym się kierowała osoba, która tę definicję pisała. Także nie ma takiej definicji. Ja sobie spisałem takie jakby główne punkty, które mi się z kreatywnością wszędzie kojarzyły. To jest twórcza postawa, myślenie o nowych, wymyślanie nowych koncepcji, zastanawianie się nad nowymi ideami i skojarzenia i powiązania. I to właśnie to ostatnie w sumie dla mnie jest jakby najbardziej reprezentatywne, jeżeli chodzi o powiązanie z coachingiem. O tym powiem za chwilę później. Jakby zbierając to w takie trzy hasła, to ja zebrałem w takie. Kojarz, łącz, kreuj i twórz. Czyli dla mnie, jakby w tym rozumieniu, z którym ja do Państwa dzisiaj przychodzę, to kreatywność właśnie na tym polega, żeby skojarzyć dwie rzeczy, połączyć je i stworzyć dzięki temu coś zupełnie nowego. No dobra, wychodzimy z biblioteki, pewne rzeczy wiemy. Co można zrobić dalej? No i tak właśnie znajdujemy się na takich rozstajnych drogach. Myślimy o rozwijaniu naszej kreatywności, w jaki sposób to można zrobić. No, sposobów jest kilka. Sposoby są na pewno różne. Jednym z takich sposobów, żeby rozwijać kreatywność, no to jest rozwijanie swojego potencjału twórczego. Nie jest to takie oczywiste, ale rozwija naszą kreatywność ciągłe zdobywanie wiedzy. Potocznie by się można sobie było wyobrażać, że no po prostu kreatywnym się jest, albo się kreatywnym nie jest. Natomiast zwróciłem się tutaj jakby w mojej lekturze do profesora Nęcki, czytając właśnie o poziomach twórczości. I poziom podstawowy to jest taki poziom, kiedy nie mamy zbyt wysokiej wiedzy, właściwie nie mamy wiedzy na temat przedmiotu, którym się staramy kreatywnie zajmować. Wyniki są tutaj ograniczone, nie ma specjalnie efektu. Poziom skrystalizowany, kiedy mamy chociaż minimum wiedzy, wtedy możemy osiągnąć wyższy poziom twórczości. No i ten poziom najwyższy twórczości dojrzałej, wybitnej, osiągany przez specjalistów w danej dziedzinie. To troszeczkę się kłóci z takim pomysłem, ideą na temat geniusza, po prostu, który nie znając do końca tematu, potrafi wymyślać niesamowite rozwiązania, ale ci geniusze, no to też swoją taką ciężką intelektualną pracę w takie rzeczy muszą włożyć, żeby do takich rezultatów dojść. Co jeszcze? Co jeszcze oprócz wiedzy, oprócz tego potencjału, żeby rozwinąć właśnie swój twórczy potencjał? Spodziewałem się, że będzie dużo pań, więc i słowosprawność, szukałem jakiegoś obrazka dotyczącego słowosprawność, no i tak mi się jakoś oczywisty wydało, że to będzie dobry. Zwiększanie sprawności myślenia. W jaki sposób możemy to zrobić? No poprzez różne treningi kreatywności. No to na pewnie design thinking może być takim przykładem właśnie zwiększania kreatywności. Zmienieniem właśnie zupełnie swojego podejścia do kreatywności. Generowanie pomysłów. Eksperymentuj, twórz, próbuj, zapisuj. Zapisywanie jest dla mnie też bardzo ważne, jeżeli chodzi o pracę coachingową, ponieważ to rzeczywiście jest tak, że to, co klient zapisze, to zostaje na dłużej. Także zachęcam, jeżeli byście Państwo mieli kreatywne pomysły, żeby je zapisać albo żeby
swoje kreatywne jakieś przemyślenia, nadać im jakiś znaczek, który Państwo będziecie rozumieć i być może mógłby on Państwu towarzyszyć. Czytanie. No taka oczywista sprawa, ale bardzo mi się spodobało też zdanie pana Szurawskiego, że to jest zamiana martwych słów na żywy film powstający w naszej głowie, czyli jakby no, bez czytania kreatywności też nie ma. No i oczywiście nie musi być to aż takie bolesne. Można kreatywność rozwijać równocześnie robiąc coś przyjemnego. Także te wszystkie czynności rozwijają naszą kreatywność. No tutaj akurat widzę, że oglądania Ligi Mistrzów nie ma, choć i bardzo żałuję, bo się zbliża. Jakie mogą być przeszkody? No i tutaj jedna z taka najważniejsza przeszkoda, jeżeli chodzi o rozwijanie kreatywności, to właściwie nasze przekonanie na nasz temat. Takie irracjonalne przekonanie, że, no, że ja nie jestem tym takim artystą, nie jestem geniuszem, ja nie potrafię nic takiego wymyślić. To nie jest mój temat, to nie moja bajka. No i tutaj warto pamiętać o tym, że kreatywność jest zasobem każdego z nas i że to właśnie, tak jak pani powiedziała, dotyczy dzieci, tak? Że to są osoby, które nie znają ograniczeń, wszystkiemu się dziwią, dużo pytają. Tak? No to jest tak jak takie powiedzenie, dlaczego ktoś coś w firmie zmienił, co od lat nie funkcjonowało. No dlatego, że wszyscy wiedzieli, że się tego nie da zmienić, a on po prostu nie wiedział, więc przyszedł i to zmienił. Czyli kreatywność, no tak jak powiedziałem, nie jest zarezerwowana tutaj dla artystów i wynalazców. Tak myślę sobie o tej wiedzy i kreatywności i dziecku, że to mi się jakoś łączy w takie właśnie stwierdzenie, że kreatywność to by mogła być taka głowa dorosłego z oczyma dziecka, czyli osoba, która jakby no już ma określoną wiedzę, ma określone zasoby, ale cały czas się wszystkiemu dziwi, cały czas odrzuca taki ustalony porządek rzeczy. Dojdziemy zaraz do coachingu. Na samym końcu. To był wstęp. No właśnie. Znaleźliśmy się w gabinecie coachingowym, gabinecie coacha. Nasze pomieszczenia w Inspiro wyglądają trochę inaczej, także jakby ktoś chciał zobaczyć jak, no to też oczywiście zapraszam. O co chodzi w coachingu? Jak to powiązać z kreatywnością? No coaching to jest praca polegająca głównie na zadawaniu pytań. Ja w momencie, kiedy pracuję z klientem, to zawsze pracuję na bazie kontraktu, gdzie spisujemy, no, czy ja proponuję główne założenia dotyczące naszej wspólnej pracy, jakie są obowiązki klienta coachingu, jakie są moje, na co on może liczyć. I zawsze jest to sformułowanie, które zapisuję, że nie istnieje, nie wiem. W naszych rozmowach na moje pytania klient no nie może się w ten sposób obronić. Oczywiście pytania otwarte, zapisałem sobie, bo to takie fajne sformułowanie, pytania odkrywające horyzont możliwości, gdzieś właśnie w jakiejś książce tak te pytania zostały nazwane, czyli co, jak, kto, gdzie, kiedy. W coachingu nie pytamy, unikamy takiego pytania zamkniętego, unikamy pytań zaczynających się na czy. I właściwie co to jest takie jedno z głównych pytań coachingowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, w coachingu najważniejsze jest ustalenie celu, najważniejszy jest cel i
dojrzenie do Niego, także słowo, pytanie co jest tutaj kluczowe. Pytania pogłębiające, na przykład co jeszcze, to są takie też właśnie pytania drążące, tak, pogłębiające, poszerzające jeszcze odpowiedź, szukające takiej jakby alternatywy. Przez to też się buduje kreatywność właśnie. A propos pytań. No takie pytanie, jeżeli jest klient z coachingu z takim pytaniem skonfrontowany, no to i nie ma odpowiedzi, nie wiem, no to jakby zaczyna sobie coś już od razu wyobrażać, zaczyna kombinować, jakby no, jego kreatywność rośnie. Tak jak powiedziałem, w coachingu jakby nie chodzi o tę kreatywność, ona nie jest sama w sobie celem. Celem jest osiągnięcie tego, na czym zależy klientowi. A to, co ja teraz Państwu przedstawiam, no to jeszcze, jakby, jeszcze raz powiem, polega na tym, żeby powiedzieć sobie, co przy okazji coachingu dzieje się z kreatywnością. No i znowu właśnie przy takim pytaniu można ten temat pogłębić. Analogie, skojarzenia, powiązania. Skojarzenia to też w mojej definicji kreatywności się pojawiło. I bardzo dużo jest tego w coachingu. Zastanawiamy się często z klientami właśnie, co wcześniej działało, czy zawsze tak było jak teraz, czy kiedyś było lepiej, co było wtedy. Szukamy skojarzeń, powiązań z innych obszarów, czyli na przykład w życiu zawodowym coś się nie układa, a w rodzinnym czy w relacjach właśnie z grupą przyjaciół jest zupełnie inaczej. Tak? I jakby przełożenie tego schematu czy tego sposobu działania z jednego na drugi, no to ma dobre efekty, czy może być dobre efekty, a klient zupełnie sobie z takiego czegoś może nie zdawać sprawy. Szukamy wtedy z klientem, no na czym to polega właśnie, tego, co on wtedy robi, kiedy mu się udaje i w sposobu, jak to można przełożyć na ten obszar, z którym jest problem. Inne osoby, to też na pewno no, szukamy inspiracji w coachingu, tak? Kto, na kim się można wzorować. Czyli pytania. Zestaw narzędzi coachingowych, no tu chciałbym Państwu przedstawić kilka takich, które jakby w jednoznaczny sposób kojarzę z kreatywnością. Pewno gdyby było więcej coachów, to może to by było bardziej pożyteczne, ale tak skoro nie, no to przynajmniej się Państwo nie będziecie obawiali przyjścia do coacha, bo te obcęgi i wiertła, no to może nie zawsze są używane. No, burza mózgów, takie narzędzie coachingowe polegające na tym, żeby generować jak największą ilość pomysłów, nie oceniając ich. I to najważniejsze tutaj w takiej burzy mózgów, którą jakby stosujemy jako narzędzie coachingowe, jest po prostu ilość tych pomysłów. Ilość. I to muszę powiedzieć, że czasami klienci na początku opornie do tego podchodzą i gdzieś jakby zacinają się na 10, ale szczególnie jak to jest jeszcze praca grupowa, no to później się naprawdę cała grupa rozkręca i no aż trudno ich wtedy zahamować. Ta kreatywność rzeczywiście przy burzy mózgów widać jak mocno rośnie. Lustro, no to jest taka metoda, trudno powiedzieć, nie wiem czy Państwo to znają, to jest jakby, no nie będę całego tego wprowadzenia robił, w każdym razie osoba czy klient ma odpowiedzieć na pytanie,
gdyby był zwierzęciem, no to jakim i trzy powody dlaczego. I to samo o osobie, jakiejś znanej osoby jego płci, w obcej płci, jakim byłby miastem, kolorem, piosenką. Powiem tak, no ja jestem menadżerem, zarządzałem firmami i takie metody, czy taka na pierwszy rzut oka taka zabawa wydała mi się taka banalna i w ogóle, no, natomiast muszę powiedzieć, że próbowałem ją kilka razy w pracy z klientami i to są niesamowite efekty z tego. W momencie, kiedy ten klient do tego podejdzie naprawdę na serio. I miałem taką, znaczy często mi się zdarza temat zmiany pracy, szukania jakiegoś nowego sposobu na życie dla siebie. No i zaczynamy taką pracę najczęściej od odpowiedzi na pytanie, kim ja w ogóle jestem. Kim ja w ogóle jestem? No i to lustro się bardzo wtedy przydaje. Zmiana perspektywy. To jest, uważam, też świetne narzędzie coachingowe, polegające właśnie na tym, że na daną sytuację patrzy się z różnych perspektyw. Patrzy się z perspektywy innej osoby, zmienia się czas, zmienia się jakby zakres posiadanej wiedzy, zmienia się cały system. No i to jest właśnie takie to ćwiczenie, które chciałem Państwu zaproponować, jeżeli starczy nam na to czasu, albo możemy to zrobić od razu. To jeszcze dokończę o tych innych narzędziach. Mapa celów i marzeń. No, bardzo mi się kojarzy z design thinking też, czyli gdzieś wklejone własne zdjęcie na środku kartonu, w koło narysowane obszary życia, połączone wszystko z strzałkami i w tych obszarach powklejane zdjęcia, wycinki, rysunki. No, proponuje się też w coachingu, żeby takie coś mieć gdzieś przy sobie, żeby to na przykład była tapeta czy pulpit, tak, czy tapeta w komputerze. Rozwijanie kreatywności. Strategia Disneya, no bardzo popularna też, popularne narzędzie coachingowe. Podobne do zmiany perspektywy, właściwie to też jest zmiana perspektywy, tylko jakby trochę w inny sposób się do tego podchodzi. Perspektywa marzyciela, realisty, konstruktywnego krytyka. To może zanim to narzędzie, to ja jeszcze powiem o jednej, wspomnę taką jakby inne narzędzie, zupełnie niezwiązane z coachingiem, z którym ja byłem związany wcześniej jakby w mojej pracy zawodowej. I odkrywam po prostu niesamowite sytuacje, kiedy w tym momencie, kiedy pracuję z biznesem właśnie, czy z menedżerami coachingowo, kiedy ja im właśnie pokazuję, w jaki oni w wspaniały sposób sobie z biznesem potrafią poradzić, często używając właśnie różnych narzędzi typu Kaizen, czy typu Lean, czy jakieś takie sposoby optymalizacji procesów produkcyjnych. Jak tak naprawdę w prosty sposób można to przenieść na inne obszary. I nie będę o tym za dużo mówił, bo też nie ma czasu, ale przygotowałem tu dla Państwa jakby 10 przykazań tej filozofii Kaizen. To jest filozofia japońska dotycząca ciągłego procesu ulepszania. Głównie chodzi o procesy produkcyjne. Ona się wiąże też z Lean Manufacturing. To jest taki system optymalizacji produkcji wymyślony przez Toyotę. Pytanie dlaczego? Ja akurat w coachingu go nie lubię za bardzo, bo wolę bardziej mniej analizować, a bardziej działać. I pytanie dlaczego jakoś tak trochę niebezpiecznie czasami prowadzi do właśnie dyskusji, do przekonywania siebie,
do pracy tak naprawdę na przekonaniach. Ja w coachingu wolę pracować na zachowaniach, na działaniu, także jakby dlaczego się nie podpisuję. Natomiast branie pomysłów od wszystkich, szukanie takich rozwiązań, które są możliwe do wdrożenia, nie myślenie o nie wiadomo jakich idealnych sytuacjach, odrzucanie ustalonego stanu rzeczy, czyli to jest ta kreatywność dziecka, tak? Ja nie wiem, że się nie da zrobić, więc po prostu przychodzę i robię. Wymówki, no takie narzekanie jest po prostu niepotrzebne, no przestań narzekać, bo to nas do nikąd nie prowadzi. Wybieranie prostych rozwiązań, to też jest w coachingu. Ja to też jakby często o tym mówię, po prostu słuchaj, zacznijmy. Jaki będzie twój pierwszy krok? Od czego można zacząć? Zobaczmy, spróbuj, zacznij wrócimy do tego. Użyj sprytu zamiast pieniędzy, no to takie... fajny pomysł. Pomyłki koryguj na bieżąco. Bardzo ważne też i w biznesie, ale w pracy coachingowej i tak samo. Cały czas musimy być pewni, czy nasz cel jest tym samym celem, który sobie ustawiliśmy na samym początku. I tutaj, jeżeli chodzi o korygowanie pomyłek, no to mój pomysł też jest taki w coachingu na pracę z klientem, żeby nie zastanawiać się nad tym, dlaczego coś nie zadziałało. Skoro nie zadziałało, to szukamy nowego systemu. A jeżeli coś zadziałało, to wzmacniamy to i staramy się to rozwijać. No i ostatnie przykazanie. Kaizen, że ulepszanie nie ma końca, czyli to jest taki proces ciągłej poprawy. Aha. No to jeżeli Państwo macie takie życzenie spróbować, to i mamy na to jeszcze 5 minut, to chętnie z Państwem taką zmianę perspektywy spróbuję przeprowadzić. Nie wiem, czy się Państwo spieszycie, czy... Ja miałem taką prośbę właśnie, żeby to była jakaś taka realna sytuacja, problem, dylemat, sytuacja decyzji, którą Państwo chcecie podjąć. Jeżeli macie Państwo coś takiego na myśli, coś co Państwa nurtuje, czy zrobić tak, czy zrobić inaczej, to... Fajnie by było, bo mówiłem o zapisywaniu. Jakbyście Państwo mogli sobie coś takiego zapisać, jeżeli Państwo macie coś do pisania, żeby sobie to albo jakimś hasłem, albo nawet takim pytaniem napisać, o czym myślę w momencie, kiedy właśnie się zastanawiam nad tym, co mnie nurtuje. Widzę, że jeszcze niektórzy piszą, dlatego to, co Państwo zapisaliście, no to jest Państwa dylemat, tak? I patrzycie Państwo na niego, na ten dylemat, na tę sprawę w tej chwili, no, ze swojej właśnie własnej perspektywy. Z tej perspektywy, którą Państwo macie, z punktu widzenia właśnie swoich przemyśleń na ten temat i swoich rozważań. Ja bym chciał zaproponować, żebyście Państwo spojrzeli na to na chwilę z innej perspektywy. Ta perspektywa się nazywa perspektywą z Wenus. Jest to perspektywa kobiety, aczkolwiek no, tak jest opisana, ale absolutnie nadaje się też do używania przez mężczyzn i wiele osób też kieruje się takimi przekonaniami. Przeczytam. Perspektywa z Wenus. To jest perspektywa kobiety.
Myśli ona wieloobszarowo. Często kieruje się emocjami, uczuciami, odnosi się w dużej mierze do odczuć osób z najbliższego otoczenia. Ma skłonność do poświęcania własnych korzyści na rzecz zadowolenia i szczęścia osób jej bliskich. I teraz, jakie myśli towarzyszą tej osobie z Wenus? To są takie myśli. Ważne jest dla mnie to, co myślą o mnie inni. Muszę być silna. Jestem odpowiedzialna. Tęsknię za tym, czego nie mam. Usprawiedliwiam innych. Muszę sobie poradzić. Mogę jeszcze poczekać. Co z tej perspektywy, patrząc, myślą Państwo o swoim dylemacie? Jakbyście Państwo mogli to sobie zapisać. Teraz bym prosił Państwa, żebyście spojrzeli na ten dylemat z innej perspektywy. To będzie perspektywa Pippi Langstrumpf. Pippi podejmuje decyzje i działania na podstawie swojej subiektywnej oceny, bazując na tym, czy coś się podoba, czy nie. Nie zastanawia się, dlaczego coś lubi lub nie. Kieruje się uczuciami, ma wolność ich wyrażania. Podejmowane decyzje mogą być nawet irracjonalne. Przy emocjonalnym podejściu nie ma czasu na racjonalne myślenie. Decyzje mogą być szybkie i gwałtowne. Emocja jest reakcją na pierwsze wrażenie. I co myśli Pippi? Pippi myśli sobie tak. Bawię się, eksperymentuję, świat mnie ciekawi, pokazuję to, co czuję, nie myślę o konsekwencjach, wszystko jest możliwe. Patrząc oczyma Pippi na Państwa dylemat, co Państwu przychodzi do głowy? Proszę to zapisać. Teraz proponuję ostatnią perspektywę. Jest to perspektywa prawdy uniwersalnej. To perspektywa osoby dojrzałej, która z racji swojego wieku oraz doświadczenia życiowego jest bardziej zdystansowana do tego, co się dzieje wokół. Wiele ról życiowych ma już za sobą. Wykorzystuje swoje dotychczasowe doświadczenia w ocenie sytuacji, wyborów, w obliczu których stoi. Osoby te mają ugruntowany system wartości, wiedzą, co w życiu jest ważniejsze, a co mniej ważne i nie skupiają się na detalach. Ich decyzje są bardziej wyważone. No i jakie myśli towarzyszą tej perspektywie? Nie muszę niczego udowadniać. Doskonale wiem, co dla mnie ważne. Wiem, czego tak naprawdę chcę. Rozwiązanie jest we mnie. Podejmują najlepsze dla mnie decyzje. Patrząc z tej perspektywy na Państwa dylemat, co Państwo sobie zapiszecie? Oczywiście teraz nie będę pytał Państwa ani brał na ochotnika, nikogo, chociaż jakby się jakiś ochotnik znalazł, to możemy to pociągnąć. Natomiast chciałem tylko jakby tutaj przedstawić, na czym może polegać takie narzędzie coachingowe, zmiana perspektywy, które wydaje mi się też właśnie mocno pobudza kreatywność. Nawiązuje do tego, żeby szukać zupełnie jakichś innych skojarzeń, patrzeć na rzeczy inaczej niż dotychczas. Zasadniczo to wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Tak na pożegnanie mam takich parę śmiesznych obrazków, przy niektórych się śmiałem mocno.
To mi się spodobało z tego powodu, że jest to właśnie łączenie, że to są te skojarzenia, które się tutaj pojawiają. No i przy łączeniu, kreatywnym łączeniu dwóch części samochodu mogą wychodzić fajne rzeczy. To też jest połączenie dwóch czy większej ilości jakichś takich sytuacji, które nie do końca do siebie pasują. To mi się bardzo podobało. Mi się bardzo podobało. No, fajny pomysł marketingowy. Tu mam szczególny sentyment do tego zdjęcia właśnie, bo też różne sytuacje mam w domu z żoną, z dziećmi. Tylko minutkę Państwu jeszcze o czymś opowiem, bo to właśnie moja żona podkreśla, jaki ty jesteś kreatywny. Kiedyś były jakieś święta, sklepy zamknięte, nasza córka przyszła i powiedziała: mamo, skończyły mi się księżniczki do kolorowania. No i może ona usiadła i narysowała tam kilka różnych księżniczek, żeby sobie córka mogła je pokolorować. No i to zajęło jej dużo czasu, bo każda księżniczka musiała być inna i zawsze to nie było, zawsze trzeba było jeszcze robić poprawki, no bo tam Bella wygląda inaczej, a któraś ma jakieś inne włosy. No i dobrze, żona narysowała pięć księżniczek. No i myślała, że już jest spokój, ale córka przyszła i mówi: no ale jak księżniczka potrzebuje księcia. Moja żona narysowała jednego księcia. No i powiedziała potem: nie, teraz to już ty rysujesz dalej. Nie, bo ja już mam dosyć. Ja byłem od księżniczek, ty będziesz rysował księcia. No i nie wiem, czy to było kreatywne, czy nie, ale miałem takie skojarzenie, że no przecież te kolorowanki, że koloruje się różnymi pisakami. Właściwie jak się to pokoloruje, no to wyjdzie różnie. I potem miałem takie skojarzenie, że no niedawno kupiłem kserokopiarkę, taką drukarkę. No i właściwie no to zrobiłem ksero 5 razy tego księcia. I córka była zachwycona. Ja powiedziałem: słuchaj, masz tu 5 księciów. Tak dobrze powiedziałem po polsku? Mogę nawet skserować większą ilość. I każdego pokoloruję inaczej. I po prostu no, był taki zachwyt i w domu, że no, nie wiem, jakiego typu to była kreatywność, bo ja sobie mogłem potem dalej czytać swoją książkę, ale może mojej córki kreatywność przez to zbudowałem. Ludziki ryżowe w zupie. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Dobrze, to... Trochę się czas pewnie skończył. Trochę się czas wydłużył. Jeżeli chodzi o pytania, to z 1-2 pytania maksymalnie możemy zrobić, więc jeżeli ktoś jest chętny, to... Jestem ciekawa, jak Pan dalej pracuje, jak klient odpowie na pytania, z jakiej perspektywy, jak podchodził. To potem Pan wyciąga wnioski z tego sam? Czy to jest jakieś badanie, takie jak są badania personalne? Nie, nie, to zupełnie nie jest badanie. Ja też jakby sam z tego nie wyciągam wniosków, bo ja nie staram się klienta ukierunkowywać. Tylko pytam wtedy, rozmawiamy o tym, co dla klienta to znaczy, czego on się dowiedział. Jaki jest dla niego wniosek z tego? Zastanawiam się, co ja mam dalej z tym zrobić. No nie chcę tak Pani zostawić z tym, możemy chwilę porozmawiać. No tu rzeczywiście no, zdarzyło mi się parę razy i tak nie chcę wchodzić w taki schemat, ale że rzeczywiście sytuacja zmiany pracy gdzieś mi się układa w takie narzędzie właśnie lustra, zmiany perspektywy, żeby ten wybór jakoś sobie potwierdzić jeszcze, czy później zrobić jakiegoś takiego, no też z narzędzi z biznesu, jakąś analizę SWOT,
czy właśnie ewaluacja zysków i strat. No i na końcu klient dochodzi do tego, co jest mu właśnie najbardziej bliskie, podejmuje decyzję. To jest część procesu podejmowania decyzji. Decyzję podejmuje klient. Ja jako coach mu w tym towarzyszę, tak można powiedzieć, i kibicuję. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pewnie pytanie. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo.